Z Michałem Zdunikiem, reżyserem słuchowiska, pracujemy już kolejny raz. I kolejny raz pracujemy też nad słuchowiskiem na podstawie poematu Wojciecha Kasa. Wcześniej robiliśmy Ba, teraz zajęliśmy się kolejnym Pledem. Więc mamy wypracowany, myślę, z Michałem język, który szybko pozwala nam się komunikować. Co nie zmienia faktu, że czasem mamy inne spojrzenie na pewne fragmenty i dlatego pracujemy razem, no bo dzięki temu możemy się spierać i nowe perspektywy odkrywać w tekście. A spróbujmy teraz zrobić taką wersję, żeby to wszystko bardzo uspokoić, nie? Że dzielisz się taką wiedzą, ale która jest już jakoś, wiesz, taka twarda, przemyślana, z takim spokojem, nie? Dobra. Ten poemat też mnie bardzo ujął, bo też jest o śmierci. Też jest o tym takim najważniejszym pewnie doświadczeniu, z którym każdy z nas będzie musiał się zmierzyć. A to jest w nim zachwycające, że on wychodzi od takiego bardzo prostego szczegółu, czyli od tego pledu. Przede wszystkim ten pled był dla mnie, jest, to jest absolutnie nie tyle, że symbolem przyjaźni poetyckiej, ale jest, nabiera jakiegoś takiego nieprawdopodobnego metafizycznego znaczenia. Takiego, że można mówić o dialogu, który się nigdy nie odbył, można mówić o spotkaniu, które się nigdy nie odbyło, a przez to może być ono wyrazem największej przyjaźni, nie tylko poetyckiej, ale w ogóle takiej ludzkiej między ludźmi. Więc jakby ten plet jest dla mnie po prostu czymś, jak taki kamień metafizyczny. Powiedz coś, Tomek, na próbę. Egzemplarz Odysei w przekładzie Witlina. Otwarty tam, gdzie podróż w ciemność się zaczyna. Zawsze przygotowuję się do takich słuchowisk w domu, czytam sobie tekst i mam na niego pewne pomysły. Jednak kiedy wchodzi się do studia i dowiaduje się aktor, jaki pomysł ma na ten fragment dany reżyser, a realizator dźwięku, gdzie, jakie plany, no to wyobraźnia zaczyna działać i dzięki temu można się wypuścić w nieznane rejony. Poprzez ten plet Kas opowiada o jakiejś takiej ponad materialnej, metafizycznej więzi między poetami i Joaki, w takim dziedzictwie o tradycji, która jest silniejsza niż śmierć, o tym, że nawet z zagrobu ta poezja żyje. To jest według mnie najciekawsze w tym poemacie, właśnie takie skupienie się na szczególe, na materialności, z czego Kas buduje taką w ogóle metaforę o funkcjonowaniu poezji.